Oj, postaramy się przeżyć to. Nie, ta gra jest tak nudna, ta się nie przysypia, to jest tragedia. Te elementy logiczne tak irytują, ale z drugiej strony muszę przyznać, że historia jest naprawdę super, że wciąga to. Historia wciąga i jestem ciekawy, co będzie dalej, co z tego wyniknie. Mogę sobie robić własne teorie, mogę sobie domysły robić, ale i tak nie ma takiego pewności, że tak będzie i że to będzie przewidywalne. Ja bym finale pominął. Mówisz? No i jest napisane, że Lipsu przychwytuje Wii U i spełnika jest na Switchu. Nawet mi się tego nie chce słuchać. No za koleś. No cóż, zdarza się. Nie wiem, o co chodzi, ale zdarza się. Jej, dostałem wiadomość. Aż trzy wiadomości. No i. No taki książkowy przykład. Facet w opałach. Ale jeśli chodzi o finale, to się naprawdę zastanawiam, bo te gry są takie długie. To zostałem. Srebrna gra, dole. Ja z tymi finalami się naprawdę zastanawiam. Bo to jest sam Red Dead Redemption jest długi. Więc możemy za chwilkę, no jak skończymy kafein, zobaczyć jak to wygląda na MGS3, zobaczyć po ile tych godzin jest. I pomyśleć coś, no. No wszystko. Mam ochotę przyjść w finale. W 5 dniu na 8 w Kafin, czyli dwa streamy. Mówisz dwa dni łącznie z dzisiejszym? Nice! Zobaczmy sobie trochę Cliffy na lustrze, to jest zawsze fajne. Idziemy do wieży zegarowej. Myślę, że... no chyba, że finale widzieli, że na oddzielny maraton. Rozwiń tą myśl oddzielnego maratonu. No, w sumie zobaczymy, no. Teraz spróbujmy jak najwięcej przejść, powiedzmy do 22:30 będziemy w to grać, o rany. No, no i może się faktycznie uda na następnym sumyczku to zrekombinować. Jak dojdziemy mniej więcej tak do połowy 6 dnia, dojdziemy do 7 dnia, o do 7 byłoby najlepiej, to wtedy będzie można skończyć. Skończymy 5, skończymy 6, no i zobaczymy jak będzie ze 7. No ale te finale są naprawdę zastanawiające, co powinienem z nimi zrobić. Bo naprawdę ja chcę je obgrać, słyszałem, że są naprawdę świetne.
Ale no, są długie, to jest problem. No, po kafein zobaczymy, jak wygląda sprawa z ocenami, recenzjami i tak dalej, i tak dalej. No dobra, wiesz, że zagrywa. To niechaj irytacja się zacznie. Ale trzeba przyznać, że już wysoko zaszedłem. Który chciałbyś przyjść się w miarę skupiony, ten będzie wyliczał IGS zęby. Dodatkowo później się MGSL to można fajnie wydzielić jako oddzielną podserię. Jadę, co to było? Aha, dobra. Nie no, ale to trzeba przyznać, że muzyka tu jest akurat świetna. Przynajmniej po części. Checkpoint już? Ale tak wcześniej checkpoint? To jest aż podejrzane. O nie, klocki lodowe. O nie, bardzo nie. O. Close. Dziś zasługują na przejście i poświęcenie uwagi. Jak dla mnie Final Fantasy najlepiej wybrać pierwszą część i jak przejść. Część ją przejść, bo te gry są bardzo, ale to bardzo podobne do siebie. Mówisz? Niepotrzebnie komplikowałem. Bardzo niepotrzebnie. Bardzo niepotrzebnie. No. Bardzo niepotrzebnie. Lol. Jedną, nie pierwszą.
No i aktywniłem bombę. Cholera. Jakiś kurde łowiec z młotem. Chociaż w sumie to nie był taki głupi pomysł. Albo i był. Cholipka. Co ja kombinuję? Albo inaczej, to ja spierdzieliłem. Dobra. Ja damy, jak to irytuje. Niech ktoś przyjdzie tu za mnie.
Nie, nie, cofnij, cofnij, cofnij! To jest tak, tak. Uff, dobrze. Dlaczego ten łowiec musi być taki przykoksany? Fuck! O, czy mogłem przywalić temu łowcowi? Myślałem, że ten z młotem będzie jakiś niepokonany, czy coś. O, prawie, prawie. To właśnie ta mina. Dobra, kij z miną. Jest! Dobra. Jeden z trzech poziomów w nocy został ukończony. Godzin później. Dobra, go, 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 go. Idziemy do spowiedzi. Drogi księżu, bo zgrzeszyłem. Nie chodziłem w niedzielę do kościoła. Czy będzie piekło? Będzie piekło. Could you show everything in your inbox? Dobra, lecimy. Zostały nam jeszcze 3 poziomy. O Jezu, 3 poziomy w zasadzie. Dobra, go, 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 go.
Damn it! Cholera jasna. No nie mów, czy to nie jest irytujące. Oho, też się zapowiada dopiero ciekawie. Tak, po lewej stronie są same bomby. Nie zadziałało tak, jak bym chciał. Miałem taki pomysł, żeby tego klocka, który jest na górze, się pozbyć jakoś. O! Kurde, no i mission completed. Gile. No bez jaj. No bez jaj. To zrobimy mniej więcej tak. Dobra. Ło! Ło! A tego to się nie spodziewałem. Fajny klocek jednak. Taki skoczny bym powiedział nawet. No to było mocno, było, było. Takie klocki są akurat fajne. Pa. Uff.
Aha, here we go. Takie elementy to okej, jeszcze można przeżyć. No, nawet dosłownie. Fuck! Nice! Udało się. Jakimś cudem się udało. Dobra, lecimy, 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 czasu nie ma. Speedrunujemy. O, pan policjant jakiś. O, pan duży coś. Why not? Oryginalna potrawka. No, najlepsza. What if your lover is good friend with someone of your sex? Which one? A niech se będzie przyjacielem. So that's your choice. Huh. Interesting. Oh yes. Then... Byłem w dużej mniejszości, widzę. O, prawie koniec, popatrzcie. Tam prawie jest szczyt wieży już. Cieszę się, że ta gra posłuży do zbierania ciekawych statystyk.
O kurde, pająk. Pająk! Nie, to jest mrówek. Co tu... Drzeszczy mrówku stąd. Głupi mrówek. Przynajmniej mogę temu mrówkowi przywalić. No chodź, chodź. O kurde, ten mrówek też bije. No chodź, mrówku. Jezu, ten mrówek mnie irytuje. A kisz. Głupie mrówy. Nigdy nie lubiłem mrówków. Checkpointcik. Ej, bo serio, zaczyna mi już ta muzyka irytować. I'm on fire! Już nie jestem w ogniu. Dobra. Nie wygląda to dobrze. Tym bardziej, że mi się wieża zapada. Głupie czarne bloki. Dlaczego czarne są zawsze irytujące? Nie, mrówko, idzie stąd. Już więcej mrówku tu nie wejdziesz. Tu nie szanujemy mrówków. Dammit. Chodź, mrówku, irytujesz mnie. Cholerny mrówek. Kupię mrówki, jop. Idzie stąd.
Dobra, mrówek umarł. O nie, ja też... Cholera jasna. Dobra. Szlak! Jak mnie to irytuje, to jest naprawdę... Jeszcze ten mrówek. Jak ja mam wejść tutaj u kaduka? Nie, na tego nie przejdę. No bo jak niby? No właśnie. Wynoś się stąd. Nie mówcie, że zacząłem od nowa, czy jak... Nie ma... Ja nawet nie pamiętam, jak to przechodziłem wcześniej. Musiałem mi od tego momentu cofnąć. Jopi. Jak ja tego nienawidzę. Jest takie złe. No i teraz spróbuj tam wejść. No tego to już nie cofnę. Też nie ma tu nic co zrobić. Ale jest irytujące.
No ja wiedzie, no schodków tu nie zrobię. No schodków tu nie zrobię. To jest denerwujące. Przecież stąd nic nie zrobię, no nie ma szans. Żadnego... Pewnie przesunąć się nie da. A może i się da? Jezu, jakie to jest irytujące. To jest najbardziej irytująca gra, jaką grałem w ostatnim czasie. No i właśnie, teraz good luck. Have fucking fun. No hoj, dochodzę do tego momentu. Nie no, jak ja się zacznę denerwować, to już nie przestanę, no. No szybko, szybko, zaraz to spadnie! Ej, no! Dobra, checkpoint. No nie, i mrówek. Idzie stąd mrówku! Idzie stąd! Kolejny mrówek! Wynoś się stąd! Wynocha! No i wszystko mi ta mrówka spierdzieliła. No i teraz nawet nie mogę tam wskoczyć. Kurwa mać. Serio, nawet Assassin w wersji platformówkowej mi tak nie irytował. Da. To już spokojnie, to się da przejść.
Da się przejść. Naprawdę, powinniście mi za to płacić. Dobra, został nam tylko jeden boss. Zadawaj pytanie, lecimy na bossa. Would you try to steal your friend's love? No, trzeba mieć jakiś szacunek. Co on pisał? Proszę nie znosić fake newsu. Nie ja wpisałem kafi na Angiesel. Mogę sam wpisał. Bo kupił. Bo słyszał już kiedyś, że to jest fajne, a że to kosztowało 16 zł, to kupiłem. No i teraz mam. Demon podjudzał. Tak, to wszystko demona. Dokładnie. To on podjudzał. To jego wina. Wow. Wow. No, lecimy na bossa. This is the final observe. All right. This is climb this thing. Ludzie są moralni. Spokojnie, Wołga. Na kolejnym już nie kończysz. Uff. A banda chcesz? Well, fuck. Gdzieś jak z piłą mechaniczną. Nice! No, nie skakuj jak małpa. Ciągnij za tego kloca. Bo ten dzieciak śpią mechaniczną cię ściga. Ej. Spróbujmy to zrobić. Nie to pchaj, bo cię dzieciak śpią mechaniczną ściga, jakbyś nie zauważył. Hop. Dobra. Trzeba szukać tych skakajek. One skakajki dużo pomagają. Jak na razie to jest zaskakująco proste. Fuck, nie mów, że on to... Dupa, nie zaskakująco proste. Cholera jasna, no. Kogoś powaliło z tym poziomem. Może nie jest jakiś trudny w skakaniu, ale no... jest poziom mocno logiczny. Fuu, mocno zręcznościowy.
O, fuck, dobra. Już wiemy, jak to zrobimy. No, fuck. Nie jest człowiekiem, no co ty? Demet, demet. Demet, 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 demet. No bo w zasadzie ten poziom jest prosty, no. Uff. Przydał się ten power up. Ale dobra, pewnie niedaleko koniec. Durny dzieciak z piłą mechaniczną. Dzieci nie powinny się bawić piłami. Ciągnij te klocki, bo cię dzieciak z piłą mechaniczną goni. W ogóle kto normalnie daje dzieciakom piłę mechaniczną do zabawy? Trzeba być jakimś chorym umysłowo psycholem albo demonem. Dobra. Jako skomplikowanie poziomu to było naprawdę banalne, no ale pod względem tych elementów zręcznościowych to strasznie irytowało. No i mył hop przed zachodem na pirogi. To właśnie pirog doprowadził do tego, że ten facet przeżywa koszmar. Lil Brian. Pokonaliśmy Brianka. Dobra, pokonaliśmy bossa. Ale w sumie faktycznie, no jeszcze jeden strumyczek i koniec. Śmieszek. O, mrówka, ja nienawidzę mrówków. No nie, ile mrówków. Przyszło do ciasta. Mrówki, Jezus. To jest najgorszy koszmar w tej grze. What are you doing here anyway? Walczy z mrówkami. Ze sklepu. Oh, I've got it.
little sweet tooth is all. Wait, really? So do I. So, when did you get here? What, like you forgot? You said that you were feeling better, so I hurried right over. Huh? When did I tell you that? I guess my memory's a little fuzzy. Aww, you always say that. Relax, you worry too much. Trust me, you are just fine, baby. Well, gee, thanks. Oh, yeah. I don't have time today. Ah! What is it this time? It's that horror movie I told you about. This is the last week they're gonna be showing it in theaters, remember? Nie rozumiem, przyjmę. Wbiję do niego z kamerą, nie wiadomo co z nim robi. I też to ciekawe przed Brianem z piłą. W sumie. Jeszcze się mu się mrówki. Straszne mrówki. Mrówki. Nienawidzę mrówków. To są paskudne robale. Jest irytujące przede wszystkim. Panki go jeszcze, a panki to kij jeszcze. A to ta ciężna. Kto się w ogóle nazywa? Kto się w ogóle nazywa Steve? Już lepiej nazwać się Jeff. Wszyscy się z tych Steve'ów trzymają. Naprawdę, już lepiej było. Do you know some Jeff? Some whose name is Jeff? No, Jet podpisał się w ten sos, no. To ten gość, co chce osiągnąć. Nie wiem. Chcę Steve'a znaleźć. Przyjrzyj mi ktoś kawę. Bo pół tony energetyków. O.
Well, what part of our future don't you get? That's not what I meant. I mean, I'm worried about work. It's a new job and all, and having problems with the clients, so I'm tired. Nie, was jakąś poduszkę wezmę, czy coś, czekajcie. Nie bez przy powodu gościu lata z poduchą. Nie jest powodu lata z poduchą. Przegrałem w to należąco. Ciekawe dlaczego. Way to split up, right? Yeah. But what do you mean nobody knows me? Well, that's exactly why I called. Look, why don't you just tell me something about the girl you called me about? Like, what does she look like? Sorry, but you got the wrong guy. What? I know a girl named Catherine, but it's somebody different. What? Don't you try to fool me. Look, the Catherine I know, she's white. But it can't be. I mean, she told me about you herself. It's a different person. I don't blame you for all this, but please, just leave me alone. How should I know? But she's all I have now. I'm already divorcing my wife. She came into my life suddenly, and then I just... I'm sorry to hear that. I'm going crazy. It's gonna count for me, and I... Look, I'm the one going crazy here. I won't call you again. Czyli już wszystko jasne, cała fabuła się wyjaśniła. To wkrótce będzie twój gościu problem. To będzie twój problem już wkrótce. No ładne, ładne buty. Mi śnieg spadł. A u mnie tylko nawala tym wiatrem. Tak sypie i sypie. Choice but to accept it. Well, look, when you feel guilty, sometimes you want to be punished. You know what I mean? U mnie też jest w tym na pieprza. Widzisz?
Jakowskie wiatry nawiedził Oświęcim. Widocznie trzeba wieczyć Oświęcimu. No jak się demon nie myje, no to jest jasne, trzeba trochę przewieczyć. Sam się, dlaczego tu nie ma Żydów? No ciekawe dlaczego. Zapytaj się naszych zachodnich sąsiadów. Już nie spłynęli się w powietrzu. Demon exposed. Oj, jasna sprawa. Czas na kolejne sny, jej. Kiedy zaczną się jakieś cholerowe stawki? Demon, oszukałeś mnie. Nie dzieje się nic strasznego. O! Wiesz co, policja. Wiesz, on też był we śnie. No ładnie. Mają wszyscy, których znamy. Dobra. Oto mamy za SMS-y. Congratulation. Kissy mi congratulation z szaszami. Szósty dzień. Nice. Na następnym stłumyczku to na pewno skończymy. Nic o cholerze nie mówiłem, przepraszam bardzo. Mówiłeś! Ja to pamiętam, dlatego gram w to cały czas. Bo powiedziałeś, że będzie się działo strasznie później. Znowu niczym nie uprzedziłeś. No na początku. Na pierwszym lub drugim stłumyczku bodajże z tego. Chyba na pierwszym. No jest strasznie. No pod takim względem jest to tak. Dowód. Zobacz sobie powtórkę. Pierwsza, druga. Siódmy dzień! Jej! Zaczynamy! Wykańcza ci tak ja. Może powiedziałem, że będzie strasznie tych poziomów z ludzkami. Może! Ale coś mi się bardziej wydaje, że to było w kwestii takich horroru, że zacznie się robić psychodela absurdalna i będzie strasznie. Bo to fakt. Dobra, bla bla bla, lecimy dalej. Przejdziemy jeden poziom i save. Fuck. Whoa.
Poziomy z klockami. A nie. No ale tu są wszędzie poziomy z klockami. Wszędzie. Ale zaczynam już szaleć. Aha. Aha. Zrobię w ten sposób. W ten. Ha! Jaki jestem cwaniak. Ja zawsze widziałem, że jestem mądry. O Jezus. No to teraz to będzie zabawa. Zaczyna szaleć, widzisz. Masz przodyle, jak chciałeś. Wow! Nice! Idźcie stąd. Głupie barany. Gorzej jak nasze community. O, dobra. Teraz to już... Mózg mi wysiada. Ale checkpointa sobie dziabnę. Panie, nie obrażaj pan. Bo CPU ci się od ciała odłącza. Chwila, bo już... Nie kontaktuje nic. CPU mi się przegrzało właśnie w tym momencie. My Boże, no. I need help. A! Nie widziałem nic. Oszukali mnie. No dobra, zobaczmy. Trzymaj się, Mystus. Bajo, bajo. Przyznam się szczerze, że ta muzyka zaczyna mnie irytować. Będzie wykończenia niż...
No coraz bliżej. I need help. Please. Help me now. A gdyby tak... No nie. A gdyby tak zwalić wszystkie klocki... Dobra, to nie działa. Bang. Nie widzę gdzie... A, tu jestem, dobra. Zwalę wszystkie klocki, zobaczycie. Nie widzę nic. A, widzę już. Już nie widzę, znowu. No i tyle z mojej misji zwalania klocków. Nie, błagam, niech ktoś przejdzie to za mnie. Zaraz się tak zirytuję, że rozwalę konsolę. Nie! Idę umrzeć. Pluda. Jezu, ale ta muzyka mnie irytuje. God damn it. Czekajcie. Gdzie można zmienić muzykę? Mogę ją włączyć jakoś? Nie mogę muzyki włączyć naprawdę. Dobra. No teraz naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Jak ta muzyka irytuje? Prawda, nie widzicie jakiejś opcji? No naprawdę nie wiem, co zrobić. No i gdzie ty idziesz, Melopeto?
Nie wiem. A jakby tak spierdzielić się poza mną z klockami i obejrzeć cutscenki na YouTubie? Nie, ja już to skończę. Żeby nie było, że nie skończyłem. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest najbardziej irytująca gra, jaką grałem od dawna. Lekko mówiąc. Nie mogę cofnąć. To nie zadziała. To zadziałało. I checkpoint. Bang. I am so fucking stupid in that moment. Just help me, guys. Or kill me, please. I just want to die, spin ya out. Yeah, good. Ja nie pani Maju.
Ching Chang Chong. Niech ta muzyka się skończy! Może to dzisiaj skończy? Chyba skończy ze sobą. Mój umysł jest za głupi. Mój umysł musi odpocząć. Ja muszę odpocząć.